Aż 84% badanych uczniów suwalskich szkół podstawowych i średnich sięgnęło po alkohol. To o 7% więcej niż w 2015 roku. Najczęściej po alkohol sięga młodzież między 13 a 18 rokiem życia. Jednak problem dotyczy również dzieci. Około 7% suwalskich uczniów przyznało, że po raz pierwszy piło alkohol przed ukończeniem 9 roku życia. Jak podali w ankietach uczniowie naszych szkół, do 44% inicjacji alkoholowych doszło na wakacjach, ale 36% spróbowało po raz pierwszy alkoholu w domowym zaciszu. 4 lata temu miejscem inicjacji alkoholowej dom był w 23% przypadków. Może to oznaczać, że po prostu pozwalamy naszym dzieciom pić, a one z tego korzystają. Do codziennego spożywania alkoholu przyznało się 3% badanych uczniów. Kilka razy w tygodniu pije 8% uczniów, raz w tygodniu po alkohol sięga 14% dzieciaków, a kilka razy w miesiącu już 25%. Raz na miesiąc pije około 15% szkolnej młodzieży. Parę razy do roku 20%. 14% badanych uczniów na pytanie, jak często pijesz alkohol, odpowiedziało: już nie piję. Ponad połowa naszych uczniów samodzielnie kupiła alkohol, choć jego sprzedaż niepełnoletnim jest zakazana. W anonimowej ankiecie sprawdzono też świadomość uczniów. Stwierdzeniem, że alkohol zawarty w piwie jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce, zgodziło się aż 33% dzieciaków. Podobne pytanie zadano nauczycielom. 10% z nich ma takie samo zdanie jak 1/3 dzieciaków.